nasze dzieci, przyjaciele są w naszej władzy duchowej. I musimy pilnować tego, żeby nasze dzieci nie dotykały nawet palcem tego, co my wiemy, że jest szkodliwe. To, co powiedziała Agata na temat tych horoskopów, to jest słowo wiedzy odnośnie dzieci naszych. Ja chcę teraz, żebyśmy się modlili o dzieci nasze, choć Agatka połóż na nie ręce, przeciwko jakimkolwiek wpływom okultystycznym. Dzieci, posłuchajcie, horoskopy, znaki zodiaku, wszelkie inne rzeczy związane z astrologią nie są od Boga. Zrozumcie to. Nieważne, skąd jakiego znaku jesteś, nieważne, co o tobie mówi horoskop, ważne, co o tobie mówi Bóg. Pamiętajcie, ważne, co o was mówi Bóg. Nieważne jest nic innego. Nie szukajcie tego w internecie. Nie dyskutujcie o tym, a jak przyjdzie wam do głowy taka myśl, to przyjdźcie do mamy albo do taty i powiedzcie, że właśnie diabeł przyszedł do głowy i powiedział, żebym myślał o moim znaku zodiaku. Pomóż się, Agatka, o nie. Ojcze, w imieniu Jezusa bierzemy autorytet. Po prostu pomóż na nie ręce. Bierzemy autorytet naszymi dziećmi, tymi, które tutaj są i tymi, które są nieobecne. My przeklinamy wszelkie demoniczne siły okultyzmu nad nimi. My związujemy je przez imię Jezus. My zatrzymujemy wszelki wpływ okultystyczny z internetu, z filmów, z bajek, z książek, z czegokolwiek, przez imię Jezus. My odcinamy te dzieci od jakiejkolwiek formy okultyzmu. My na podstawie słowa wiedzy odbieramy ci, diable, teraz autorytet, który zyskałeś przez to, że one słuchały o tych rzeczach, rozmawiały o nich, myślały, widziały je. W imieniu Jezusa przypominamy ci, diable, że jesteś bezradny wobec mocy Świętego Ducha, która jest w nas. Przez imię Jezus. My zabezpieczamy te dzieci krwią Jezusa, zabezpieczamy ich umysły. My ustanawiamy w imieniu Jezusa, że koniec tych dzieci będzie lepszy niż ich początek. My ustanawiamy w imieniu Jezusa, że wszelkie błogosławieństwo niebios jest na tych dzieciach przez moc Świętego Ducha, że są uświęcone przez rodziców swoich. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Amen. Możecie już iść sobie powolutku, dzieciaczki.